Hej, peace and love. Słuchajcie, witajcie na moim live'ie socjologii złodziejstwa. Opowiem wam o generalnie o teorii komunikacji. Miałem wam opowiedzieć trochę o tych fortelach, ale to nie dzisiaj, bo muszę sobie przygotować jeszcze parę rzeczy, parę materiałów. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o tym, jak ograniczamy swój... Witajcie wszyscy. O tym, jak ograniczymy swój potencjał intelektualny przez to, że zawężamy, jakby to powiedzieć, zawężamy sposoby i pewnego rodzaju wiem, Arturo. Peace and love, Arturo. Widziałem to. Powiem ci szczerze, jestem bardzo zaniepokojony. Na szczęście Podlasie jest daleko od Rzeszowa, więc jeszcze mam czas wykopać sobie ziemiankę. Witaj, Aniu. Hej, peace and love. Słuchajcie, czyli tak jak mówię... Wiem, Arturo. Wiem, sam nagrałem filmik prima aprilisowy. O pojednaniu Tuska z Kaczyńskim. Słuchajcie, tak jak mówiłem, jesteśmy sprzężeni ze środowiskiem i pamiętajcie, że to środowisko wyznacza nam sposoby kodowania rzeczywistości. Witaj, kwiatuszku, witaj, żółto-różowy kwiatuszku, witaj, hej, peace and love, Jasiu, witaj, peace and love. Słuchajcie, witajcie. I teraz posłuchajcie, mam dla was, jak zwykle, do przeczytania kanoniczny tekst socjologii złodziejstwa Edward Abramowski, Związki przyjaźni. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna, najważniejsza rzecz, podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest do wzięcia, jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Słuchajcie, i teraz tak, bo będzie to trochę na temat tego, jeżeli staje przed nami jakieś wyzwanie, to my, jeżeli staramy się... Hej, Kasienko. Jeżeli staramy się mu sprostać, Star Girl, pozdrawiam Maję i Lenkę. Dobrej nocy, Kasienko, pozdrawiam cię serdecznie. Śpi dobrze. Dobra. W każdym bądź razie, tak. Czyli jeżeli staje przed nami wyzwanie. I pamiętajmy, że wszystkie wyzwania technologiczne są wyzwaniami komunikacyjnymi. I na przykład mamy takie wyzwanie, które się nazywa globalne ocieplenie. I na przykład tutaj, Kasia, dzięki serdecznie, to miłe z twojej strony, staje przed nami takie wyzwanie jak globalne ocieplenie. I co, o czym myślą politycy? Bo w globalnym ociepleniu takim kluczowym elementem jest stężenie dwutlenku węgla w atmosferze i to stężenie powoduje, że energia, pamiętajcie, że Ziemia jest układem otwartym, otrzymuje energię od Słońca, a potem emituje ją w przestrzeń kosmiczną. I ten stan rzeczy trwa nieprzerwanie od paru miliardów lat.
Natomiast już widzę, jak zasnęłaś. No ja się nie dziwię, nie dziwię ci się, Kasia, że to nie jest, powiem ci, nie porywa to, tak jak kiedyś miałem tutaj z Sajkiem na temat seksu, to ludzie byli naprawdę, w ogóle była ich cała masa, a globalne ocieplenie nie jest porywające, a zwłaszcza w kontekście właśnie stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, bo to będą będą te procenty. Tak naprawdę dwutlenek węgla to jest jakiś ułamek procenta, gdzieś kilka promili dwutlenku węgla jest w atmosferze, bodajże 0, czyli w zasadzie 2 promile, tak? Albo nawet chyba 0,2 promila. Natomiast jego właściwości są takie, że po prostu odbija promieniowanie słoneczne, które już chce się wydostać, czyli ten input od słońca, on się do nas przedostaje, bo jest go na tyle dużo, że się przedostaje. Natomiast ta warstwa dwutlenku węgla tworzy taki jakby parasol ochronny, tak jak w tunelu foliowym czy szklarni, mamy dodatni bilans energetyczny tego całego sprzężenia energetycznego. I jeżeli my obniżymy ilość dwutlenku węgla w atmosferze, rzeczywiście go obniżymy, to po pierwsze, to potrwa z 10, 20, może 50 lat. Po drugie, istnieje prawdopodobieństwo, że jeżeli pewne zmiany nastąpią, to te zmiany będą nieodwracalne i będą powodowały to, że niezależnie od naszych poczynań, ten efekt już będzie lawinowy, nie da się go cofnąć. Natomiast my jesteśmy ciągle jeszcze na etapie wzrostu o około 2 stopnie. Podlewasz kwiatki benzyną, wiesz co? No, słuchaj, każdy ma prawo robić co chce. Wiesz, możesz benzynę używać do kwiatków, ale pamiętaj, że benzyna jest droga. Więc no, jak cię stać na takie, dokładnie, stać się na takie spanaberie. Witaj, mamo Wiktora. Czyli tak jak wam powiedziałem, te 0,2% albo 0,2 promila w tej chwili, kurczę, powiem wam, że no, starość nie radość. Niedawno to czytałem, ale zapomniałem. 56, witaj. Powoduje, że mamy ten efekt cieplarniany i może nam się przydarzyć nieszczęście, takie nieszczęście, przepraszam, aż mnie czkawka złapała z wrażenia sprzed tym globalnym ociepleniem, że będziemy gatunkiem, który wyginie. Natomiast pamiętajcie, że nie wiem, z jakiegoś powodu wszyscy, którzy mówią i myślą na ten temat, mówią o... Bo pamiętajcie, mamy czarną skrzynkę, mamy input i output. I ta energetyczna czarna skrzynka ma też input i output, czyli wejście i wyjście. Nie ma sensu, bo same Chiny produkują. No to dokładnie. Dlatego słuchajcie, dlatego to znaczy, wiesz, i tu się nie zgodzę z wami, kur, i to nie jest prima aprilis dzisiaj, zegarek ci się zepsuł? Ale to w telefonie ci się zegarek zepsuł? Telefon działa, a zegarek nie? No kurczę, to jakoś dziwnie to jest, no. Przepraszam, cholera. Mam czkawkę. Słuchajcie, czyli wracamy. A, opaska na rękę, no widzisz, to tak, to... No to jest przykra sprawa, czy przykra... I słuchajcie, i teraz tak, jeżeli wszyscy, i politycy, i meteorolodzy, i wszyscy, którzy obudziłaś się, widzisz, Kasia, ja ci mówiłem, że globalne ocieplenie jest fascynującym tematem. I słuchajcie, politycy, klimatolodzy, wszyscy mówią o wyeksportowaniu nadmiaru energii
z Ziemi, żeby nasza temperatura naszej Ziemi nie wzrastała. Natomiast pamiętajcie, przepraszam, w ogóle nikt nie wspomina o wejściu. Słuchajcie, jest coś takiego, że ta energia musi do Ziemi dotrzeć. Ona dociera, jak powstały Mazury, nie czasem z powodu ocieplenia, ile wtedy było? No nie, akurat kuzyn minionków. Mazury powstały nie z powodu ocieplenia, ale globalnego oziębienia, czyli lodowiec nam tu wyrzeźbił ten teren. A żeby powstał, był lodowiec na terenach Polski, no to musiało być naprawdę zimno. Ale słuchajcie, czyli wracając, pamiętajcie, że mamy zawsze dwie możliwości. Słuchajcie, to dokładnie też dotyczy do... płaskoziemcy nie przyjdą, bo tu jest nudno i oni nie skumają, że to może być pożywka. W każdym razie, nawet jeżeli mówimy o ekonomii, jest tak, że mamy gospodarstwo domowe i brakuje nam, bo mamy wydatki i brakuje nam pieniędzy pod koniec miesiąca. I wtedy zastanawiamy się, jak te wydatki obniżyć. Ale pamiętajcie, że zawsze mamy drugą możliwość, jak zwiększyć przychody, czyli jak pójść do lepszej pracy, poprosić szefa o podwyżkę i w ogóle. Znaczy, wiesz, ja nie mogę, że tak powiem, cholera, ktoś mi dzwoni i... cholera, przepraszam was. Dobra. Tak, tonaczka. A, za zakran. No, dzięki. Świerszcza kupić. Wiesz co, a co myślisz, że świerszcze nie emitują dwutlenku węgla? Tylko one są mniejsze i ten dwutlenek węgla jest mniej widoczny, ale on się też kumuluje tak samo jak od krów. A jeżeli będziemy mieć świerszczy, biomasę świerszczy tyle, co biomasę krów, no to na jedno wyjdzie. Czy jestem za zakazem samochodów spalinowych? Więc tak jak powiedziałem, sam mam samochód spalinowy. Słuchaj, ja live'a robię, nie dzwoń mi teraz, no. Kurczę, co za menda, no. Będzie natrętnie. Dobra. Świerszczy ma... O, Kasieńka może handlować świerszczami, dokładnie. Na wy? O kurczę, ale to nie wiem. Nie wiem, o które ci chodzi. Globalne ocieplenie, wyposażenie... cholera, świerszcze, robactwo, czekaj, co tam może być? W każdym bądź razie, to wczorajsze dotyczące mnie. O kurczę, ojejku, ale wyabstrahowana, mam sklerozę, o kurczę, no właśnie. A, świerszcze z masłem, no super są, dokładnie, ale mrówki też są, a gałgan, nie ancymon, tylko... Nie na wy, tylko na ha. Huncwot. Kasieńko, jesteś huncwot. Tak. Słuchajcie, więc... tak. Słuchajcie, więc tak jak mówię, zawsze mamy, w każdej czarnej skrzynce mamy wejście, wyjście i możemy manewrować przy wyjściu, ale możemy manewrować też przy wejściu. I dlatego... Tutaj zresztą z Kasieńką już na ten temat odbyliśmy wiele rozmów i słuchajcie, wredota na wy... Nie, Kasieńka nie jest wredotą. Ania Pania, witaj, peace and love, miło ci widzieć, oczywiście tobie również pięknego wieczoru. Tak, dobra. Słuchajcie, z Kasieńką żeśmy już, zresztą nie tylko, bo jeszcze z drugą Kasią Freją,
i z Agatą. Mamy taki projekt, który pomoże nam działać przy wejściu zamiast przy wyjściu, czyli słuchajcie, nie mogę wam teraz pokazać, bo nie mam przy sobie, znaczy mam przy sobie, nie mam jak tego wrzucić na ekran. Chciałem wam opowiedzieć o takich wielkich balonach w kształcie dysku, które będą odbijały promieniowanie słoneczne i według naszych obliczeń wynika, że przy pomocy 10 tysięcy balonów, każdy z nich będzie miał promień 500 metrów, czyli średnicę kilometra, czyli powierzchnia to będzie niecały jakieś 3/4 kilometra kwadratowego i 100 tysięcy, przepraszam, 10 tysięcy tych balonów jest w stanie powstrzymać około 1,9 petawata, a cała energia, którą Słońce dostarcza do Ziemi, przepraszam, tak, nie, terawata, 1,9 terawata, natomiast cała energia, którą Słońce dostarcza do Ziemi, to jest około 2,79 petawata, czyli o skalę, o rząd wielkości, czyli tak jakby 1/1000 tych promieni moglibyśmy odbić. Tylko pamiętajcie, że 1/1000 to jest około właśnie 1 promil. Czyli pamiętajcie, że zawartość dwutlenku węgla, 1000 balonów o średnicy 1000 metrów na około, tak, dokładnie, przepraszam, tak, bo Kasieńka da 2 petawaty, natomiast ilość, przepraszam, właśnie, ilość energii, którą codziennie, znaczy nie codziennie, tylko w każdym momencie Słońce dostarcza do Ziemi, to jest około, tam też to było napisane, Kasia, widzisz, ja kurde, to było jakieś 780 petawatów, czyli tak jakby 1000 razy więcej, to niecałe 500 razy więcej, czyli jest to około 2-3 promile, 2-3 promile z całej tej energii, którą się pozbędziemy i dzięki temu te 2-3 promile, które nie mogą uciec, bo tyle mamy na Ziemi, że tak powiem, tego dwutlenku węgla, tyle jest w atmosferze, więc w ten sposób przy 10 tysiącach balonów to jesteśmy w stanie w zasadzie powstrzymać niemalże natychmiast efekty globalnego ocieplenia. Co więcej, powiem wam tak, Unia Europejska przeznacza na Zielony Ład mniej więcej, tam było 1,8 biliona euro. Pamiętajcie, że bilion to jest 1000 miliardów. Więc 2000 miliardów euro chcą przeznaczyć na te wszystkie programy. Natomiast pamiętajcie, że jeden balon może kosztować takiej wielkości właśnie maksymalnie do 5 milionów złotych, czyli powiedzmy około 1 milion euro, czyli 1000 balonów to jest tylko miliard euro, a oni chcą 2000 miliardów prawie przeznaczyć, czyli tylko czyli też wystarczyłoby przeznaczyć 2 promile kwoty z Zielonego Ładu na te balony i moglibyśmy natychmiast o globalnym ociepleniu. O, to ty chyba jesteś, witaj Michale Maślanko od pana Brauna. Miło cię widzieć. Czyli słuchajcie, tak jak wam powiedziałem, na ten temat będę mówił dzisiaj to jest pierwszy live
taki naprawdę po świętach, bo wczoraj to były bitewki z Kaśką, więc to można powiedzieć był taki live bardzo, bardzo fajny, ale to, co mówimy teraz, już jest takie naprawdę na poważne. Chciałem wam powiedzieć, że już niedługo wracamy z Bigo na TikToka i będziemy tutaj działać i będziemy promować ideę walki z globalnym ociepleniem w sposób alternatywny dla Europejskiego Zielonego Ładu i dużo skuteczniejszy. Słuchajcie, na dzisiaj, ponieważ już trochę się tak odzwyczaiłem, to taki w sumie prawie pół godziny nam zeszło ten live. I teraz jeszcze tylko chciałbym, o czym pan, tak, to już mówiłem, chciałbym wam poczytać na zakończenie kanoniczny tekst socjologii złodziejstwa. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna, najważniejsza rzecz, podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest... hej, syndrom, witaj. ...do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Elo, witaj, witaj, syndrom. Czekajcie, bo... Aha, o. Uciekać, spokojnej nocy. Ja też uciekam, Kasieńko, i tylko przeczytam tutaj jeszcze funkcja religii. Niklas Luchman. Kształtowanie się struktury jest zawsze ograniczeniem do wolności kombinacji elementów. Ograniczenia takie mogą być osiągnięte jedynie dzięki utworzeniu się systemu. Utworzenie się systemu, obojętnie na jakim poziomie, wymaga odgraniczenia od środowiska nienależącego do systemu, dlatego też żadnej struktury systemowej nie można zrozumieć bez odniesienia do środowiska. Słuchajcie, ten live tak naprawdę był pierwszym oficjalnym przedstawieniem naszego projektu alternatywnej walki z globalnym ociepleniem. Dziękuję wam wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. Peace and love. Dziękuję ci, Aniu. Dobrej nocy. Dziękuję wam wszystkim. 10 osób. Pozdrawiam serdecznie. I na Bigo 65, ale to pewnie też trochę mniej w rzeczywistości. Hej, peace and love.